Na podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W wielkim spotkaniu, w wielkiej literze Wojtek Friedman, autor książki Przezabawny pies o imieniu Kolka. To bardzo zwodniczy tytuł Przezabawny pies. Mm -hmm. Nastawia już w jakimś, w jakimś kierunku, nastawia złośliwie i manipuluje potem taką wyobraźną człowieka, który chce. Wydać pieniądze na książkę i ma zły humor, no to przecież nie kupi innej jak taką, żeby poprawić sobie chyba ten nastrój. To był twój pomysł na ten tytuł. Wszystko to jest mój pomysł. Od góry do dołu jest mój pomysł. <gry> Okej, okay, ale jest też prawdziwa kolka. Musisz mi opowiedzieć historię. Wątek tutaj psa w książce to każdy, kto przeczyta, będzie wiedział, co chodzi. Ale dowiedziałam się, że potem się w Twoim życiu pojawił ten pies. Faktycznie. Tak, ja bardzo chętnie opowiem, bo to jest dopiero drugi raz, kiedy ja o tym opowiadam, ale myślę, że się Uf, lada moment jeszcze nie zacznie, są, więc, więc pewnie za dwa tygodnie, czy za miesiąc, równo idąc z tymi działaniami promocyjnymi, już tą historię będę pomijał, albo odpalał już z telefonu, żeby nie powtarzać cały czas tego samego. Sytuacja była bardzo, bardzo dziwna, ale również życiowa, bym to tak nazwał. Ja nie, nie do końca y, y, lubię psy. E, to znaczy, ja nigdy nie miałem z nimi jakiegoś dobrego kontaktu, bo od małego mnie, od chyba pierwszego, pierwszy kontakt był z, y, z psem. Jonasza Kofty, który mnie ugryzł w nos, i potem już tak średnio co dwa lata mnie pies gryz jakiś, jak byłem dzieckiem, więc trudno mi się dziwić, że ja nie, nie za bardzo. Ja wszystkie zwierzęta bardzo kocham, ale od ludzi i, i jest, na, każdy jest pod moją ochroną praktycznie. Zawsze się chciałbym opiekować i, i, i kocham, ale psy nie. Psy nie od małego to nie była miłość. No i, i też napisałem opowiadanie jedno, które. Mamy tutaj w książce. No, gdzieś tam się przewija taki pies. Nie chcę mówić dokładnie, co to jest za pies, ale się przewija faktycznie. I ten pies, tak jak widać na okładce, nie ma nogi. I sytuacja była taka bardzo, bardzo dziwna, że jak już napisałem tą tą książkę, ale jeszcze nie była ona gotowa, to znaczy była w fazie takiej produkcyjnej i również pisarsko-produkcyjnej, bo była wysłana dopiero do, do redakcji literackiej, ale ja już mam ten zawsze następny krok, tym bardziej, że dla mnie jest ważniejsza okładka jak, jak treść, więc strasznie się spinałem, żeby coś fajnego wymyślić. I mam takiego kolegę, który, który maluje i maluje piękne rzeczy i, i, i Rozmawiając z nim, zaproponowałem: słuchaj, mówię, Przemek wpadnij do mnie. Przeczytam ci pierwszy rozdział z takiego, z takiego opowiadania, z takiej noweli, którą napisałem. No bo chciałbym, żebyśmy może się dogadali, jakbyś miał, jakbyś to poczuł, to żebyś na, 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 sp spróbował przygotować taką okładkę, namalował. No i on mówi: OK, super, w ogóle, gdzie mieszkasz? Wpadł. Wypiliśmy kawę, ja zacząłem mu to czytać. I on mówi: No, mam jakiś tam pomysł, wszystko fajne. Ja potrzebowałem kolorów, potrzebowałem tego, tego żeby się coś działo na tej okładce, ale bez żadnego, bez żadnego wciskania mu swoich mądrości. Po prostu poprosiłem, żeby pokazał, jak on to widzi. Dostałem okładkę. Dostałem okładkę po jakichś dwóch tygodniach, no i od razu się zakochałem, o ja, ja dokładnie tak sobie wyobrażałem, tyle świateł, tyle jakichś tam rzeczy fajnych, zawartych, no cudo po prostu, cudo i ten pies piękny, wszystko fajne. No i, i sytuację zamykamy na jakiś czas, bo jeszcze nie wiadomo było, co z tą książką dalej, więc gdzieś tam są prace cały czas, te redakcyjne. E, I dostaję informacje przez Instagram od, od mojego kolegi himalaisty, Antosfalda taką właśnie dostaje informację and... Instagramową. Słuchaj, jestem na Ukrainie, bo wtedy akurat się zaczął konflikt, wtedy się zaczęła wojna na na Ukrainę i, do, i tam wszyscy jeździli z pomocą między innymi on też chyba do dzisiaj nawet jeździ. E, i, I dostałem informację, słuchaj, jest pies do wzięcia. Tutaj jestem przywożę jedzenie, ale w jakimś tam klinice jest taki pies do wzięcia. Ja wie, jaki pies do wzięcia? To za pomysł jest w ogóle. Weź, jak chcesz. Ja nie, a to dobra, no to ty może puścisz u siebie, taki jest tam pies bez nogi. Wiek to bez nogi. No Wino bez nogi jest. I nagle mi wysyła człowiek zdjęcie psa, który go wcześniej namalował. Ten, ten przemek, mój znajomy dwa miesiące wcześniej, na, dokładnie to jest ten sam pies, więc mi się robi duszno. Zaczynam się patrzeć, czy ja już mam jakiś Czyli przedawkowałem leki, czy, czy zapomniałem o lekach, czy nie wiem gdzie, ale coś jest nie tak, bo naprawdę to tak samo wygląda, ta sama łapa, to samo, ten sam kolor, te same uszy, to samo wszystko. No i dzwonię do mojego syna i mówię, Szymon jest sprawa taka, że chciałem Ci pokazać, bo taki pies jest. A to jest ten pies, co przecież na okładce masz. Więc już mówię, dobra, to nie tylko mi się wydaje, to jest okej. Okay. No to właśnie, ale co, wziąłeś go? Ja mówię, nie no, jak mam, nic, nie wziąłem tego psa. Mówię, jak to, no go wymyśliłeś, to teraz go bierz. Jak żeś go zmaterializował tam gdzieś, wymyśliłeś sobie, że on tak ma wyglądać i się zjawi, no to chyba jest jakiś znak. No i, i faktycznie, tak nie, nie do końca przekonany do psów, bo nie lubię tego zapachu psiego smrodu, a nie do zapachu tam nie lubię tych kłaków, co latają w całym domu i nie, nienawidzę szczekania chyba najbardziej z tego wszystkiego. Mhm. I nagle dostaję informację, że taki pies może być już ze mną. No dobra, więc zasuwam, robię, wchodzę w to, poproszę go od razu. Dorota, e, moja przyjaciółka, Dorota Szelongowska akurat która prowadziła akcję pomocową na granicy, załatwiła, że tego psa przetransportowali mnie Gdzieś tam, że się okazało, że już nie muszę do Lwowa po niego jechać, tylko go mogę odebrać bezpośrednio z przejścia granicznego. Kilka dni później był pies u mnie. No i faktycznie tak od pierwszej, od pierwszej chwili na szczęście nie szczeknął na same te, dzień dobry na to spotkanie, ale też nie szczeknął przez następne osiem miesięcy więc to jest ogromny plus, bo się zaczęliśmy dogadywać. Ten pies nie szczeka, nie śmierdzi, gdzie myślałem, że każdy pies śmierdzi. I to nie tak, że tak jestem, że o właściciel psa, mój pies pachnie tam jakimś tam fryturą, czy no prawda, to akurat nie, to nie, nie, w tą, nie w tą stronę. On tylko ma brzydki zapach, jak ma zapalenie małżowiny usznej, a tak naprawdę to jest pachnącym w ogóle zwierzęciem jakimś, no kłaki faktycznie, te kłaki, które latają dwa razy w roku, no to, to jest... tego jeszcze nie polubiłem, no ale są na to i, i inne metody, żeby się tym nie przejmować. No, tym bardziej, że dużo więcej dostaję ja od tego psa niż ten pies ode mnie, więc, więc się cieszę, że on jest. I jest to po prostu naprawdę chyba miłość od, od pierwszego tego machnięcia ogonem. I, I cieszę się, że go bardzo mam. I, no, nie przypuszczałem, że będę miał. A przy okazji ciekawa sytuacja, że to jest naprawdę, no, może nie charakterem, ale, ale że to jest ten pies z układki narysowany. No. No charakterem raczej nie, skoro mówisz o takiej miłości, bo ten tytułowy bo jest... Staramenda, przepraszam, <laughs> tak, no faktycznie. Jest dosyć wredny, no ale wiadomo, że jest traumatyzowany, to dlatego. I tak to wszystko się tłumaczy. Ale jak to jest żyć z takim wytworem własnej wyobraźni? Ja powiem ci szczerze, że nie znam tak, wiedziałam tylko, że pojawił się taki pies. Nie znam tej historii, ale jak ty opowiadasz to, to tak trochę ciarki mnie przechodzą, bo to może No być... naprawdę, oczywiście tam była historia taka miejska, że ten pies stracił nogę podczas bombardowania i w w ogóle i, I możliwe, natomiast no, ja nie powielam tego, bo nie, nie upoważnił mnie pies do tego, żeby o tym opowiadać. I, i, I z drugiej strony też nie wiadomo, czy to nie jest na tyle manipulacja, żeby ktoś się szybciej zajął takim psiakiem, a nie przy okazji tych działań. Nie wiem, no nie chcę mówić po prostu. Dla mnie nie ma nogi, a jest normalnie, szybciej biega niż, niż wszystkie inne psy, jest, jest w ogóle już. Ważnym elementem mojej codzienności, mojego życia. A powiedz, jak podróżujesz, to obserwujesz bo, bo mówisz o tej miłości do, do innych zwierząt ale jak podróżujesz, to obserwujesz te zwierzęta w, w innych miejscach? One mają jakieś. Mówi się, że ludzie są inni. Zwierzęta też bywają inne? Nie, zwierzęta są zawsze fajne. Zwierzęta są zawsze fajne, ludzie nie. Ale ja też nie jestem tak, nie chciałbym mówić o tym, że jestem, że Ja jestem y, 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 jestem rozczarowany gatunkiem ludzkim i, i kierunkiem, w którym, w którym idzie cywilizacja. Ale nie tak, że ja nie lubię, że ja wyjdę na ulicę i będę się na każdego źle patrzył, a wręcz przeciwnie, uśmiecham się, staram się każdemu mówić dzień dobry i, i, i mieć kontakt z ludźmi, być otwarty każdy ma jakąś, jakiś swój. Jakąś swoją historię życiową i nie, nie, nie mam takiej. Nie wymagam od każdego, żeby, żeby robił to, co ja, ja robię za siebie. I, i, I chyba w ten sposób, ale ludzie są pozamykani. I co, co, co muszę stwierdzić, jako e, człowiek, który często wyjeżdża, to no im bardziej jest rozwinięta cywilizacja, im więcej jest, jest dóbr materialnych, to ludzie są bardziej pozamykani. I chciałbym nawet, nawet mógłbym powiedzieć, że chyba jakiś taki mniej, mniej tej dobroci wewnętrznej jest, którą chciałbym, żeby każdy miał w sobie. Ja mnie w życiu nie spotkało nic złego w miejscach, gdzie ludzie naprawdę mają kłopot z tym, żeby zrobić obiad czy... Chodzą w jednej parze butów przez cały rok i nigdy mi się w takich miejscach nic nie przytrafiło. A, a jakieś jedyne kłopoty, które miałem, to był albo Paryż, albo coś, albo miejsca, w których naprawdę no, trochę inaczej to wszystko funkcjonuje. Nie wiem, no, to są moje obserwacje. To nie jest to, że ja nastawiam kogoś, ani, ani mówię, że. Bo tak, tak zauważyłem po prostu. Opisujesz mikroświaty. Pierwsza książka to była ochota, można tak to ogólnie powiedzieć, teraz to jest Mokotów. E, oczywiście to jest spłaszczenie totalne, ale interesuje mnie to, czy jak jedziesz gdzieś, to e, też poznajesz dany kraj, nie wiem, poznajesz na zasadzie takiego mikroświatu, czy wszystko chcesz zobaczyć jak najwięcej, czy po prostu wejść w jakąś taką małą społeczność? Mi trudno, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo. Bo ja myślę, że, że, że to postrzeganie albo, albo te założenia to się co, codziennie albo nawet co chwila się zmieniają. Nie... Nie, nie potrafiłbym powiedzieć czego co, co ja widzę, co, co oczekuję. Chciałbym, chciałbym powiedzieć odpowiedzieć na to pytanie tak, że ja chciałbym wszystko zobaczyć naokoło, no ale czasami nie ma możliwości i w mojej wyobraźni tworzę sobie obraz całego miejsca oglądając ten mikroświat, o którym mówimy. Czyli poznając trzy osoby, mając dwa obiady, mając gdzieś tam jeden transport gdzieś, mając jeden zachód słońca i, i jedne zakupy w sklepie spożywczym i gdzie gdzieś mniej więcej mogę sobie zrobić już obraz tego co jest, ale całego nie jestem w stanie zobaczyć, więc to chyba w ten sposób funkcjonuje. Bo nie wiem czy dobrze powiedziałem, nie potrafię powiedzieć w jednym miejscu co ja oczekuję albo jakie są moje założenia, bo to się w trakcie zmieni. Dostosowujesz się do tego. Tak, albo, zmień, albo na tyle zmieniam, że czasami chciałbym coś innego, ale dostając jakieś karty do gry, gram nimi i też jestem zadowolony. I też jest fajnie, bez założeń jakichś takich większych, że moje osiągnięcie, moje, moje zamknięcie podróży danej powinno wyglądać w ten sposób, że chcę to, to, to i to. Nie, wysiadam z samolotu i to już jest to, i to już jest podróż, to już jest, to już jest przygoda. Jedna, jedna duża do opisania albo do zapamiętania w głowie, do wsadzenia w szufladę z napisem Algieria ostatnio, z napisem Haiti, z napisem jakimś, i gdzieś tam potem będzie się to zmieniało. Możliwe, że do, gdzieś dojdą do tego konfabulacje, dojdą do tego jakaś zakrzywiona rzeczywistość, moja, moja wyobraźnia, czy, 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 czy czasami za, zapomnienie jakiegoś zdarzenia, więc sobie odtworzę to po swojemu. No, na tym też chyba te książki polegają wszystkie. Tak mi się wydaje. Czyli? No na tym, na tym co w głowie się yy, jakiś obia, o, obiad, o, o, obraz rodzi i, i, i na tej wyobraźni. No. A co tak najbardziej z, zagrało z Twoją wyobraźnią wspólnie? Jakie miejsce? Ucieczka dziecięca. I to od zawsze było, od, od małego... Byłem dzieckiem nieprzystosowanym, mi się nie podobało nic. Bardzo długo mi się nic nie podobało. Nie wiem, czy w tej chwili mi się zaczęła podobać rzeczywistość, i sobie po prostu to, to, tymi moimi kłamstwami, tymi moimi wymyślaniem innego świata stworzyłem coś, w czym się bardzo dobrze czuję do dzisiaj. To jest, to jest umiejętność, myślę, radzenia sobie. Ja byłem dzieckiem, które absolutnie miało kosmiczny problem z, z wiarą, w, z poczuciem własnej wartości, z, z czymś takim, co się mówi, że to jest wiara w siebie. To ja tego nie miałem. Chyba trzy lata temu zacząłem lekko dopiero czuć, że, że jest ok, że są rzeczy fajne, które robię i że, i że sobie daję radę w jakichś sytuacjach, ale do tej pory, czy czasami, czasami, palnąć w czoło i powiedzieć ośle, zobacz, co, co osiągnąłeś, zobacz, do czego doszedłeś, zobacz, jak sobie dajesz radę z tym i z tym, bo, bo ja sobie cały czas umniejszam to wszystko. Ja, ja mając kompleksów milion cały czas mi jest trudno uwierzyć w to, że to jest ten kierunek, który powinien być. Mi cały czas jest odrobinę wstyd, że czegoś nie robię, albo że coś zrobiłem, gdzieś tam jestem i nie, nie jestem na takim torze um, hmm. Samoświadomej, samoświadomości na tyle, że, że wiem, że to jest dobry kierunek. Nie, ja mam cały czas dzisiaj. Jestem zadowolony z książki, jestem zadowolony z, przede wszystkim z dogadywania się z moim no już od 3-5 dni pełnoletnim synem. To są rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jest kupa takich spraw, że wiem, że mam z tyłu głowy i mówię, o nie, w ogóle nie myślę o tym, bo to <laughs> dopiero zasrałem sobie pół życia. E, więc, więc tak, to, to taki jest ten moment chyba. Ten Mokotów, y, y, to jest Twój Mokotów? No moja jest Warszawa, bo faktycznie to można powiedzieć, y, można powiedzieć o tej książce i tej poprzedniej, że to, że to umiejscowienie jest jest stara ochota. E, tu jest stary Mokotów. Ciekaweczki będzie jakieś nowe osiedle. Nie sądzę. Też nie uważam, że tak tam nie się ma spójności. Ta... Z okazji Miasteczka Wilanów. Jestem to... tego ciekawa. To jest super. Bo tam też jest życie, ale to trochę nie jest moje życie. To jest tak, jak rozmawialiśmy o tych inspiracjach albo o tych, co się rodzi w głowie, gdzie są. Gdzie ta wyobraźnia zaczyna działać, gdzie to się świeci, po prostu wszystkie te, te zwoje na czerwono, no, no to przeważnie są to, są to stare kamienice, a nie. A nie to jest wi wiadomo, łatwiej, a nie zrobić w sterylnie czystym osiedlu takim na prąd, na hasło, na pin. No bo Wiesz, nie... ale Tam też może buzować bardzo dużo pod tą powierzchnią. Zwłaszcza jak sobie nie możesz pinu przypomnieć, to co, żeby wejść do domu w nocy, to bardzo buzuje. Tak, i przechodzisz przez płot, to też buzuje. Jasne, nie moje miejsca, tu, to, jest, to jest moje. I to też chciałem, żeby ta nawet to umiejscowienie tej baśki na ochocie. To dalej jest spacer po całej Warszawie, to dalej jest kawałek Starego Miasta, dalej jest wyprawa na, na Stary Stadion Dziesięciolecia, to dalej jest Praga Południe, to są inne dzielnice czy Okęcie. To już jest, to już jest spacer, to jest pokazanie innych miejsc z adresem zamieszkania Ochota. Tutaj jest adres zamieszkania Stary Mokotów, ale jest, ale jest tak sama wycieczka. Jest, tak, jest, jest Grochów, jest, jest Śródmieście, są, są, jest Agrykola, są, są rzeczy, które są Gdzieś tam spacerem po, po całej okolicy. Ale to kompletnie nie jest książka, żeby nikt tylko nie pomyślał, że to nie jest książka o, o Warszawie. Nie, i właśnie to też jest tak, że to, że to wszystko, co tam się dzieje, to, to środowisko, o którym udało mi się napisać, to to, to to samo występuje w każdym innym chyba miejscu. Nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Polsce te, te jakby skupiska. Zawsze mówię o tym marginesie społecznym i się i się śmieje, bo każdy mógłby powiedzieć, ty, jaki to jest margines. To są stary mokotów najbogatsze, najmetrasz, naj, 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 najdroższe mieszkania Te, no, to nie jest bidota i nie jest. No, ale to się przyjęło. Ja mówię o takim ogólnym. Bardzo lubię to, to, to określenie margines społeczny, bo ja też myślę, że jestem z tego marginesu społecznego i bardzo, bardzo lubię tam być, więc to nie jest dla mnie określenie pejoratywne, nie jest to dla mnie coś złego, że się mówi o margines społecznym. No, czym jest margines społeczny? No, to znaczy, że to nie jest uczestniczenie w jakimś życiu codziennym jakim. No. Tam jest dużo więcej życia, dużo więcej prawdy, dużo więcej miłości, dużo więcej emocji. To, 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 I ten margines to jest mój margines, więc ja mówię o czymś takim. E, I wydaje mi się, że te miejsca są, są, są w każdym mieście w tym kraju. No. Dlatego że ludzie się tak odnajdują też. No i dlatego uważam, że na, na pewno jakbym miał mieszkać, nie, nie, nie mieszkałbym poza Warszawą, nie, wyrwało mi się, przepraszam, ale myślę, myślę, że jakbym trafił na przykład gdzieś niedaleko do Łodzi, to ja bym się dużo lepiej czuł na, na Bałutach czy, czy na tej Limance niż na innych osiedlach. W, w Krakowie tak samo, ta Nowa Huta, fantastyczne miejsce na spacery. Pojechałem tam kiedyś, od samego rana z aparatem, no to, to miałem otwartą japę, że mi muchy wpadały z wrażenia do środka, bo, bo, bo się czułem, jakbym się w czasie cofnął. To było w zeszłym roku. Zapach sklepu spożywczego to był zapach sklepu, który ja pamiętam z dzieciństwa. Teraz Nowa Huta, a nie w Warszawie, jak się wchodzi do, do, do żabki i co pachnie. Nic nie pachnie, nie ma zapachu w ogóle. A tam cały czas są miejsca takie, że po prostu znaki, małe, małe tabliczki, tam są, to jest, to jest cudowne miejsce na spacer. I uważam, że każde miasto w Polsce, które każda dzielnica w takim mieście, chyba nawet powiedziałbym, mniej doinwestowana przez miasto, to się okazuje, że to jest ta fajniejsza w tej chwili. Tam jest, to odpowiedziałeś, to jest to prawdziwe życie w takiej mikrospołeczności. Jasne. to jest I prawda. Nawet nie wiem, czy prawdziwe życie, bo, bo to, też, to też jest... Bo to nie jest takie, co punkt, innego, to tak. ludzi, prawda? Bo... To, to, to co, co innego brzmi, co innego znaczy dla każdego. Ale to, tam jest prawda. Tam nie ma udawania. No. Tam nie ma leasingów, tam nie ma no. <laughs> nie wiem, zmywarki takiej, czy takiego sprzętu domowego. Nie no, jest jak ktoś oszczędził pieniądze, to jest telewizor, taki, żeby grał, tak, żeby sąsiada w tylko tyle, no. albo tak wystawia kartony takie, Ciebie, zbiera wstawia kartony. <grym> kartony, zbiera <grym> kartony Geniale. po ulicy, to akurat niestety, ale to jest <grym> prawdziwa historia z kartonami, że jest taka postać, nie powiem kto, ale to usłyszałem jako, jako prawdziwe, że były zbierane kartony i wystawiane jako swoje, no żeby pokazać jak idzie świetnie życie No i to I jest kurzyć coś. To, o... Oczywiście I to jest fajne dopiero to jest, to jest coś, coś fajnego i wydaje mi się, że, no, że, że o tym się fajnie czyta. Ja o tym lubiłem czytać. Ja, ja lubiłem Marka Nowakowskiego powidoki. I tam był obraz dla mnie też miasta Warszawy, ale, ale to było to że ta, każdy te, Drzwi skrzypiące, że to, to wszystko u mnie si po przeczytaniu trzech zdań zamykałem oczy i, i po prostu oglądałem film w, w środku, w głowie o tym, co przeczytałem. I, i może to jest ten kierunek mojego pisania, że te historie są wszystkie takie, jak się po kolei nam zdarzyły czy na osiedlu, czy w kamienicy, czy gdzieś tam właśnie w sklepie spożywczym. No i, i, I dlatego ja, ja sam mam przyjemność z tego, jak ja piszę, to mi się czasami ta japa cieszy, im, a jeszcze to, a tu było to. I, i tak reaguję taką, takim czymś fajnym na to. Bo ty pokazujesz też, że ci ludzie mają mnóstwo fantazji w tym życiu. że y, y, historii, A nie który... jest tak? No jest, 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 właśnie o to chodzi. Że, że... Nie każdy o tym myśli, że to jest coś fajnego. I te pomysły, nawet najgłupsze, że się okazuje, że w jakiś inny trochę sposób, jak się o nich mówi, to, to jest super rzecz, to jest super przygoda. To można całe życie opowiadać: miałem to, miałem to, miałem to. No i przecież po to, po to, po to żyjemy. Te, te bodźce, które nas otaczają wcześniej, teraz, w te. Przebodźcowanie jest, jest koszmarne, bo my nie pamiętamy o rzeczach, które robiliśmy, ja nie pamiętam o rzeczach, które robiłem dwa-trzy tygodnie temu, bo, bo mam taką ilość impulsów i wszystkiego. Ale potem jak usiądę, jak sobie wyciągam to wszystko, jak autostop na Mazury syrenką, jak. Kolega mój jechał, złapał i się okazało, że na zakręcie odpadła kierownica, i ten facet, co wjechał, tym, tym mówił, łap, trzymaj! I zaczął ten drążek łapać sam, i on po prostu w pełne portki zrobił z tą kierownicą z przodu, na prawym fotelu został z tą, z tą kierownicą. Od... To są rzeczy, które kurczę, no się wydarzyły, to wszystko jest, i to jest cudo jakieś, no. A teraz dzięki temu, że mamy i telefony, i wszystko, i pierwszy, kalendarz, rachunek, i już się o niczym nie pamięta, no to jest jakaś. To jest największy smutek tych czasów. No. Dla mnie przynajmniej. Może państwo tak nie macie, może, może to inaczej działa. Mi się jakoś głowa ułożyła w, w takim kierunku, że, że ja muszę o tym pamiętać. I dla mnie taką terapią, żeby pamiętać o fajnych zdarzeniach, o śmiesznych, ale i o przykrych, albo o takich rzeczach, które, które mi dają do tej pory jakieś pole do, do, do myślenia o tym, to, to jest właśnie dla mnie to pisanie. Siadam i sobie przypominam. I tak jak powiedziałem, Czasami zmieniam coś, czasami dla mnie coś było fajnego, dla kogoś nie musiało, albo odwrotnie. Jest smutna historia, ciekawa, wariacka, jakaś chuligańska, które miałem całe życie takie i nie, jak mówiłem, margines społeczny i, i wolę takie. I to było moje życie, ja nie mam co udawać w tej chwili, że jest inaczej. Ja mogę powiedzieć z premedytacją, nie chcę być jakimś tutaj starym pierdołą, buntownikiem, co, co burzy obraz świata, ale ja uważam, że ja straciłem mnóstwo czasu chodząc do szkoły. No. Ja uważam, że ta instytucja jest po prostu w tym wymiarze taka, jak jest, że to jest jakaś nie wiadomo po co robienie z dzieci, z młodzieży, niewolników, robienie. Nie wiem, ja straciłem, ja, czy ja bardzo długo chodziłem do szkoły. Możemy tak też powiedzieć, że, że mnie bardzo często wyrzucali z tych szkół. W związku z tym, ja, zamiast jak normalny dzieciak 4 lata chodzić do liceum, to chodziłem 6,5. I tak samo z podstawówką też miałem poślizg, więc, więc może dlatego ja traktuję to jako, że już tyle razy byłem na tych lekcjach, że dla mnie to strata czasu była. Możliwe. Dzisiaj uważam, że fajniejsze rzeczy można robić, a, a, a wiedzę. I jak chcesz, to tą wiedzę i tak, i tak zdobędziesz. Tą, którą chcesz, a nie tą, którą musisz, tą, którą ktoś ci pokazuje i cię tak stara dojechać. Naucz się tego, naucz się tego. Ale ja nie chcę, ja nie rozumiem. Ja mam inną, inną głowę, ja mam inną budowę siebie. Mnie to, mi, mi, nie przyswajam tego, ale musisz, musisz. No i potem się dziwią, że, że ludzie mają, że 70% dzieci niezadowolonych z życia, którym się nie chce żyć. Straszne są te badania. Straszne. To jest najtrudniejszy okres życia, być w, w szkole, być potem w liceum, być nastolatkiem i zamiast tych, te dzieci po prostu doglądać i dbać o nie, to, to, jest, to jest dojazd z szkoły i jeszcze jakimś programem, co w ogóle. Dobrze. <grywa> Ja chciałam Ci tylko, wiesz, co podziękować za to, jak Ty portretujesz tych, yy, tych ludzi. Tak zupełnie mi się przypomina, bo dlaczego powiedziałam o, tej, o tym, że ci ludzie mają takie życie, które wydawałoby się że absurdalne, a jednak w tym jest właśnie mnóstwo fantazji. I, yy, I takiej zabawy, mhm. i, i też właśnie tak jak mówisz, prawdziwych emocji, ale ten twój dar opowiadania i portretowania ich takiej czasami wystarczy jeden opis. Nie chcę z, oczywiście palić tego, ale jak, czym się zaczyna i kończy książka, co się z wujkiem dzieje, co mu tam wypada, i tak dalej. To jest taki moment, że masz to przed oczami i wiesz dokładnie już. Nie musisz opisywać tego człowieka dalej, bo ja już mi właśnie ta No właśnie, bo każdy działa. takiego miał wujka, dziadka, sąsiada, co, co, co pan Janku, pan Janku no, dzieci patrzą, panie No i to faktycznie jest tak. No, tylko, tylko wystarczy się na chwilę zatrzymać w głowie i sobie przypomnieć taką, taką postać, którą tak jak, 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 jak mówimy, jest na tyle. To zdarzenie jest jest y, niewymagające dalszego opisu na pięciu stronach, że to jedno zdanie czasami tak. pokaże, że o tak znam, znam mam sąsiada, mam ojca, mam coś, no przecież te wszystkie memy, co mój stary coś tam, to jest właśnie podobne sytuacje, no to wszyscy mają tak. Nie wiem, czy ty poznałeś kiedyś, to już zupełnie nie wiem, czy to zostawimy, ale czy poznałeś Andrzeja Przeradzkiego, męża Magdy Umer? On miał taki dar też opowiadania, dlatego mi się to tak skojarzyło jak czytałam, bo on opowiadał. Trochę z jego tekstów jest wykorzystanych w Białej bluzce, mm -hmm. y, 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 to, to co Janda gra i, i tam i on potrafił. Ja zawsze myślałam, że on zmyśla, bo on opowiadał właśnie takie historie, mhm. gdzie mi się wydawało, że to jest niemożliwe, ale kiedyś byłam świadkiem takiej historii i ludzie dookoła nie wierzyli, a ja wiedziałam, że on mówi prawdę, tylko właśnie w taki sposób to robił, mhm. że to się wydawało niemożliwe. A to się wydarzyło, tylko ten... no I się, że ty masz też ten dar no takiego opowiadania, tego przetwarzania, tego co widzisz. No super, są super, super rzeczy, które były wcześniej pisane, są przecież te monidło Bacha tam jest każde zdanie, tam po prostu czuć ono, jak jest i czasami zaśmierdzi, czasami coś. Przecież to są, to jest, no, no, tam nie ma jakiejś, znaczy tam jest poezja, ale tam jest poezja taka, no, głębsza, nie z samej nazwy, tylko coś, co, co naprawdę się, co naprawdę jest wyższym jakimś zdaniem, czy, czy treścią, ale faktycznie ta treść czasami jest, jest czy obleśna, czy, czy jakaś śmierdząca, czy no, ale Brano, jak się można, i to się czasami udaje, bez jakichś obscenicznych rzeczy napisać, opisać, a jeszcze przy tym jak się ktoś uśmiechnie, no, to jest życie. No, to nie ma co pokazywać, że z jednej rzeczy się człowiek śmieje, z no, drugiej nie. No. Tak Wiadomo, że do, do, do końca życia to nie tylko dzieci, jak się idzie ktoś i kucnie i mu coś wypadnie, no to się wszyscy zaśmieją. No, to nie znaczy, że ja mam takie poczucie humoru, że chodzę i wszędzie będę udawał, że ktoś pierdzi, no przecież to no, norma. Ale napisanie o tym już jest jakąś tam, a tym bardziej napisanie, co mi się wydaje takie też bez dosłowności. No. Mm -hmm. To też jest tak, że więcej się człowiek chichra dlatego, że się domyśla i dopowiada, a nie dlatego, że ma tam napisane, że tu prawda i co to wyszło i jak to wyglądało. No, tego nie potrzeba, wystarczy, wystarczy reakcja I, i tak mi się wydaje z tym. No. Takie Zresztą. są opowiadania parę osób, pisało pięknie w ten sposób i to, i to trzeba pamiętać o tym I, i się i, i, i sobie właśnie poprawiać humor korzystać z tego, co jest już zrobione. No. No, i ja Ci bardzo dziękuję za to, za to że Ty też wprowadziłeś trochę tego, tego nurtu. Jeśli mogę tak skomplementować, i, i, i brawurowy początek książki z czymś takim, do czego na pewno będę wracać. My to cały czas mam przed oczami. No to bardzo, ja ba, bardzo przepraszam w takim razie. Ty że już wielkie nocy, nocy. No właśnie, tak. No właśnie, tak. A to właśnie chyba to, to, jest, to jest to zamierzenie. To jest ta, ta mm, manipulacja autora, bo, bo wiadomo, że pisząc o czymś mam nastawienie, że ten moment będzie bardziej wyczuwalny, ten będzie taki, ten zostawiam zupełnie tak, że chciałbym. Na przykład miałem kilka razy pytanie przy pracy z redaktorem, że pytał mnie, Mówi, ale to co znaczy? Bo to jest takie niedopowiedziane. Ja mówię, no i tak ma zostać. No to zależy co znaczy, zależy co sobie wyobrażasz. No ale to, żeby to. Nie, to właśnie o to chodzi. Chciałbym, żeby jednej osobie ta historia w, 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 zakończyła w głowie się w jakimś tam w, w kierunku i komuś ta sama w inny. Ja właśnie to jest dla mnie bardzo ważne. Żeby nie było tej dosłowności wszędzie, tylko że a, okej, okay, jedna historia, a każdy ma inny odbiór. No. Jeden, jak czyta o maratończyku, to jest spocony. Drugi mówi, o ja, właśnie, bo ja już trzeci maraton przebiegłem, więc ja już bym znowu ma napięcia. Ale jest historia ta sama. A trzecia osoba jest po wypadku bez nóg i w ogóle ma marzenie jakieś, żeby stanąć na, na, na nodze, a co dopiero biec. Więc mówię, że te historie chciałbym, żeby były w ten sposób odbierane. Nie? Ja się teraz gotuję, bo mi się przypomniał łzy w oczach tego w samochodzie, dlaczego miał zły w oczach, to, to było genialne rzecz. z tego wszystkiego aż miał zły w oczach no właśnie, nie ale nie, a nie jest nie tak a nie jest tak, że każdy ma taką sytuację, że już go coś tam spowodowało i już nie nic i tylko po prostu i tylko to zostało no, no że Kończymy. <laughs> Przez zabawny pies o imieniu Kolka wszyscy się przekonają, dlaczego ten tytuł jest tak zwodniczy i, i manipulujący. Tak jest. tak jest. Ale y, robi to, co najważniejsze, czyli zachęca do, do kupienia książki i ja naprawdę gorąco to polecam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie Wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.